wypływało to stan. No tak, tutaj jakby nie było tego problemu, tutaj Państwo no, mieszkają w dwóch pokojach i raczej popełniają te wszystkie zalecenia, znaczy przestrzegają zasad współżycia społecznego, mają dobrą opinię sąsiadów, w związku z tym nie ma przeciwwskazań, ja tam byłem, widziałem, no, nie budzi to żadnych wątpliwości, stąd pozytywna opinia. A pod którym numerem? 3. Znaczy z Rynita Augusta 3, mieszkanie 3. Ja nie mam dopóki, nie? No, według sąsiadów. No i mogę stawić na moment. Pan mieszka, to jest na? Ja tam wszystkie są. No, z Rynita Augusta. Tam nie mam chyba jednej rodziny, gdzie to nie dobra, nie ma dobra. To może dlatego sobie daje. Sami sobie daje. Ale nie może ale nie dobrze razem. Interwencji nie. Policji. Ale stoją pod kartką i piją piwo do 24 godziny. A tak mówią centralnie, że ci chłopcy, którzy tam byli, mówili, że faktycznie policja jest spisała. No ale to jakby nie było lokal, to w ogóle zginęło, bo to było w tym parku, tam ulicy przedtem. No i do tego się jakby przyznali. Tak, lokal 6. To jest drugie piętro. Ale policji nie było żadnych skarg od policji. Nie, nie, to a dzielnica to co mówi? No nie przysłali żadnego, aż przesuwają teraz, jak są interwencje policji. To są jakieś jeszcze pytania? Znaczy, tak naprawdę to wszystkie te rodziny, które... znaczy może nie wszystkie, ale część ma jakieś tam problemy. To nie jest tak, że... Pod trójkątem, bo cała kamienica jest tak. Być może, ale... 90% złodziei i 99% pijaków. Bo każdy pije to dużo. Ale ta pani była bardzo taka, że ona tak się zmienia, nie wychowuje samotnie jakiś syn, którzy możemy... To jest taki wiek, 16-17 lat, że oni tam gdzieś no, broją, czy nawet bardziej niż broją. No ale ta pani pracuje na dwie zmiany, gdzieś tam spląda, po przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za? Przestać. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dwa osoby. Projekt Komisji Zdrowia i Transportu.